Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, Marysia Dębska, miło mi. Proszę mi powiedzieć, cóż to za kreację ma Pani na sobie? Mam dzisiaj kreację i mam przyjemność być muzą duetu Paprocki-Brzozowski, którą stworzyli dla mnie. Jestem tutaj z Mariuszem dzisiaj, czyli z połową duetu i czuję się świetnie. Nie no, wygląda Pani naprawdę przepięknie. A proszę mi powiedzieć, jak doszło do Państwa współpracy, skoro sama Pani wspomniała, że została Pani ich muzą. Tak, poznaliśmy się właściwie niedawno, bo poznaliśmy się na imprezie L jakieś pół roku temu i chemia absolutnie nas dopadła od razu i kilka razy razem współpracowaliśmy przy mniejszych imprezach i teraz, kiedy chłopcy mnie poprosili o to, żebym była z nimi ich muzą, to od razu się zgodziłam. I bardzo, bardzo to było twórcze spotkanie. To nie było tak, że ja przyszłam, oni mnie ubrali i koniec. Tylko razem kombinowaliśmy, razem tworzyliśmy, razem pracowaliśmy nad tą kreacją, także cudowne spotkanie. No widać, że czuje Pani stuprocentowo to, co Pani nosi na sobie, naprawdę i urodowo wpisuje się Pani w ich jakby klimat. Proszę mi jeszcze powiedzieć, co u Pani zawodowo, czego się możemy spodziewać. Właśnie skończyłam zdjęcia do filmu dla dużej platformy i z przyjemnością już jestem w Warszawie, bo to były zdjęcia wyjazdowe. Teraz siadam do pisania swojego scenariusza, a w styczniu wchodzę w próby w teatrze, także mogę powiedzieć, że od sasa do lasa, ale bardzo to lubię i dobrze mi z tym. A lubi Pani tego typu imprezy, czy raczej tak chodzi Pani, jak to się niestety czasem brzydko mówi, no bo wypada? Raczej nie chodzę, bo wypada. Chodzę, więc nie chodzę, bo muszę. Bo nie muszę, bo muszę, nie wiem, płacić podatki, a nie chodzić na imprezy. Są rzeczy, które trzeba, tego nie trzeba. Chodzę jak czuję. Chodzę, jeżeli ma to jakiś sens. Tutaj zaprosił mnie do pójścia z nimi duet po prostu najwybitniejszych projektantów w tym kraju, więc idę, ale nie, staram się nie chodzić na imprezy, z którymi nie czuję jakiegoś związku albo nie czuję, że to ma sens. Czasami po prostu mam ochotę, więc idę, ale mam dość dużo pracy w swoim zawodzie, więc na wszystko nie chodzę, ale czasem, jeżeli czuję związek z jakąś firmą, czuję związek z jakąś marką albo z jakąś gazetą, to wtedy jestem. I jest to wtedy przyjemność też dla Pani na pewno, prawda? Jest to prawdziwe. Po prostu nie czuję czegoś takiego, że będę chodzić wszędzie i wszędzie się będę uśmiechać tak samo i udawać, że wszystkich lubię tak samo. Nie, tutaj jestem szczerze, z przyjemnością. Proszę mi jeszcze powiedzieć, co u Pani zawodowo? Możemy się spodziewać czegoś nowego? Czy planuje Pani jakieś nowe, ukryte projekty, o których nie wiemy? Mam kilka ukrytych projektów, o których nie mogę mówić, bo są ukryte. Pracuję nad swoim projektem, który piszę i bardzo chciałabym go jak najsilniej ja tworzyć. Skończyłam teraz zdjęcia do filmu dla platformy dużej, dużo przygotowań, długie zdjęcia za granicą i to była duża przyjemność. Ja w styczniu wchodzę w próby w jednym z teatrów warszawskich w przedstawienie, na które się bardzo cieszę i w przyszłym roku kilka filmowych projektów też, na które zacieram ręce. Dobrze, to będziemy bacznie obserwować.